jesteście tam? Cześć! To ja, Krzysztof Rapanujo-Bobylowski, potocznie zwany Rapą. Przychodzę do was, bo zasadniczo mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy macie marzenia? Drugie pytanie, czy spełniacie te marzenia? Pewnie zauważyliście, że jesteśmy w kuchni, a jak wiecie, Rapa kocha kuchnię. I nie mówię tu tylko o gotowaniu, bo działy się też tu inne rzeczy. Takie jak na przykład tańczyłem czacze. I teraz wam pokażę w tych moich słynnych laczkach kroki do czaczy. I zaczynamy. Prawa noga do przodu, cza, cza, cza. Lewa do tyłu, cza, cza, cza. Prawa do tyłu, cza, cza, cza. Lewa do tyłu, cza, cza, cza. I wymyk. I wymyk. Skakałem prawie jak Adam Małysz czy Kamil Stoch. Krzysztof Rapanujo-Bobylowski już na belce. Odda swój skok, tak. Już poszedł, już wyszedł z progu, leci, ze skok! Bula, ale w pięknym stylu. Brałem udział w misji, prawie jak Rambo. Mayday, mayday, potrzebujemy wsparcia, mayday, mayday. No co, chcę sobie umyć szybki przed nowym vlogiem. A dzisiaj wskoczę na ten blat. Tak, dobrze słyszeliście. Wskoczę na ten blat o wysokości, patrzcie uważnie, około 94 centymetrów i pewnie się zastanawiacie, Rapa, ale ty ważysz 100 kilo, nie uda ci się. Nie. To jest moje marzenie, ja to zrobię. Dobra, idę się przebrać, zaraz wracam. Ja już jestem z powrotem i jak zauważyliście, spodaneczki krótkie, palmy, tak bym powiedział, dosyć wakacyjnie. A jeszcze wam pokażę, kto mi będzie dopingował. Misie, no to co? Ho, ho, let's go! Bobylowski, yeah, spełniajcie własne marzenia.